Wielkie litery przestrzenne do niedawna można było spotkać wyłącznie na ulicach albo w galeriach. Teraz żwawym krokiem wkraczają one do wnętrz, do naszych mieszkań i biur. Trend funkcjonuje na świecie tak naprawdę od kilkunastu miesięcy, jednak w Polsce zaczyna rozwijać się dopiero teraz. Litery dekoracyjne doskonale nadają się do wszystkich rodzajów wnętrz, od stylów klasycznych, vintage, aż po te nowoczesne. Co fajniejsze, doskonale pasują do pomieszczeń minimalistycznych oraz tych bardzo kolorowych. Wiszące tabliczki, szablony do malowania, naklejki na ścianę, obrazy lub grafiki, poduszki, dywany i inne elementy wyposażenia to wszystko można już kupić w polskich sklepach. Jednak dla mnie warte uwagi są litery trójwymiarowe. Mogą być wykonane z drewna, z tworzywa sztucznego, uszyte lub zrobione z metalu. Ich cudowność polega na tym, że możemy je dowolnie komponować. Możemy wykorzystać pojedynczy wyraz, na przykład jako imię, bliskie nam słowo, hasło do motywowania, jakiś cytat albo pojedyncze literki, na przykład inicjały. Co zrobić z taką literą? Najprostszym rozwiązaniem jest postawić ją na regale, kominku lub po prostu oprzeć o ścianę. Innym popularnym rozwiązaniem są litery klejone do ściany albo wieszane. I to nie tylko w pokoju dziecięcym, ale także w salonie, jadalni, a nawet w łazience. Jako wielka fanka rękodzieła nie byłabym sobą, gdybym nie podkreśliła, że część tych literowych ozdób możemy wykonać samodzielnie, na przykład uszyć poduszkę, zrobić wyklejankę albo namalować obraz. Pamiętajmy jednak o umiarze. Ważne, aby ozdoba nie stała się zbyt banalna albo nasze mieszkanie nie zamieniło się w awecadło. Proponuję też, aby bardzo popularne, eksploatowane angielskie słowa zastąpić polskimi odpowiednikami.